Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 13 odcinek z Gotika 2 Noc Kruka. Obecnie nagrywam to dzisiaj w środę 10, ale ten odcinek wyląduje jutro 11, ponieważ wyjeżdżam jutro na wycieczkę i nie będzie mnie cały dzień, za co was przepraszam, ale odcinki, filmy i tak będą, więc nie musicie się martwić, czemu mnie nie ma. Będziecie już wiedzieć dlaczego, ale i tak filmy będą na moim kanale. Dlatego zaczynamy już kolejne misje. Teraz zajmiemy się roślinami Neorasa, o których nam powiedział Pedro. Dlatego też pójdziemy do Neorasa, który jest no, pod ziemią, bo widziałem tam tego maga. Czy ja jemu nie dałem przypadkiem kiełbasy? A, kij z tym. Wali mnie to. O, jest Neoras. Co? Witam. Co się stało? Nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany eksperyment? O, przepraszam. Nie chcę przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. Ej, cóż, no mów czego chcesz. O, proszę. Czy masz dla mnie jakąś pracę? Tak, potrzebuję pewnych roślin do moich eksperymentów, a dokładnie muszę mieć ogniste pokrzywy. Wystarczy 7 kwiatów. Ile? Przynieś mi je, proszę. Miałeś powiedzieć 6. Ach. I jeszcze jedno, zapodziałem gdzieś recepturę magicznych mikstur. Jeśli ją znajdziesz, będę dozgonnie wdzięczny. Co do twojej receptury, udało mi się ją odnaleźć. Doskonale, obawiałem się, że przepadła na dobre. Przyjmij proszę tę miksturę w dowód mojej wdzięczności. O, dziękuję. Mam dla ciebie ogniste pokrzywy. Naprawdę? Och, masz ich za mało. Potrzebuję 7 roślin. Okej, spokojnie. Dobra, to sprawdzę, czy w moim kuferku są rośliny, te pokrzywy ogniste. Bo chyba mogę je tam gdzieś mieć. Tylko muszę sprawdzić to w moim pokoiku. Ogniste pokrzywy, ogniste, jest. Okej, okay, już mamy 7. I możemy iść do Neorasa. I dzisiaj możliwe zostaniemy, albo przynajmniej dostaniemy się na próbę ognia u arcymistrzów. Kurde, nie ty! Co ja z tobą mam, kurde? To wszystko przez to, że nie rozdałem wszystkim kiełbaski. Hey. O Boż, no masz tutaj jeszcze mam pokrzywy. Dla ciebie ogniste pokrzywy. Doskonale! Przydadzą mi się w badaniach. W zamian weź ten zwój pięść wichru. Na pewno okaże się pomocny. O, dobry zwój. Czy mogę się czy u ciebie uczyć? Czy mógłbym się u ciebie uczyć? Nie uczę, nowicjuszy. Jeśli pewnego dnia zostaniesz przyjęty do kręgu ognia, wtedy pokażę ci, jak tworzyć potężne mikstury. No to super. Czy mógłbyś przyrządzić dla mnie jakąś miksturę? Jak na nowicjusza, jesteś strasznie impertynencki. Wracaj lepiej do swoich obowiązków. Wow. Wszystko, czego potrzebujesz, możesz kupić u Goraxa. Impertynencki. Zapamiętam sobie to słowo. Pewnie wścibski albo taki wszystko chcący. Dobra. Może coś u ciebie jeszcze sprzedam. A, ten nożyk mogę sprzedać, bo on mi się już na kija nie przyda. Coś jeszcze ważnego. No, miotłę mogę sprzedać, bo mi się nie przyda. Dobra. No to idziemy teraz do Parlana. Wiecie co, może jeszcze się prześpię, tak w nocy nie wypada już. Wiecie o co mi chodzi. Okej, okay, do następnego dnia, proszę. Ej, słoneczko świeci. Piękna pogoda. I wszyscy pracują. Mogę skorzystać z biblioteki? Udało ci się zdobyć ogniste pokrzywy dla brata Neorasa. Odnalazłeś receptury brata Neorasa. Pozbyłeś się czarnego wilka, który zagrażał kaplicy.
Znalazłeś 4 nowicjuszy, dzięki czemu mogłeś posprzątać komnaty. Gorax nie był z ciebie zadowolony. Nie udało ci się sprawiedliwie rozdzielić jedzenia. Ku radości Goraxa sprzedałeś wino. Tak, wykonałeś dostatecznie dużo zadań. Czas postudiować nauki Inosa. Porozmawiaj proszę z mistrzem Hyglasem. Znajdziesz go w bibliotece. Przyjmij ten oto klucz. Dziękuję. Łach, łach, łach. No to świetnie. No to do biblioteki szkolnej. Chłe, żartuję. A, biblioteka magów ognia, kurde. Pachnie tutaj śmierdzącymi książkami. To jest Karas. A my mamy do Hyglasa iść. Proszę, Hyglas. Hej, jestem mistrz Hyglas. Strażnik ognia i wiedzy. A więc mistrz Parlan wydał ci pozwolenie na dostęp do pism. Zatem tak. Proszę, masz wolną rękę. Czytaj, a znajdziesz w pismach oświecenie, którego szukasz. Mhm. Co studiujesz, mistrzu? Moje badania koncentrują się na ogniu, żywiole Inosa. To wielki dar, a zarazem potężna broń. Zajmuję się tworzeniem run zawierających moc ognia Inosa. To bardzo mądre. Nauczysz mnie? Tylko Inos może zesłać dar magii. I jedynie jego słudzy, magowie ognia, mogą z niego korzystać. Dobra. No to teraz musimy przeczytać wszystkie możliwe regały. To jest drugi krąg, ale nie będę wam tego czytał. Ja szukam tu czegoś bardzo ważnego. To jest trzeci krąg. Ja szukam coś o próbie ognia. Pierwszy krąg. Okej. Może tak sięga. Ale tu ciemno. Próba ognia. Nowicjusz może uważać, że jest gotowy na dołączenie do kręgu ognia, ale nie od razu dostąpi tego zaszczytu. Gdy dobrze się zastanowi i nadal będzie uparcie dążyć do swego celu, to może skorzystać z prawa na zażądania próby. Nie może mu odmówić żaden mag. Cała procedura nie ogranicza się do próby magii. Kandydat musi również zostać oświecony przez płomienie, gdy wyrazi taką wolę przed najwyższą radą, stanie przed próbą ognia, która sprawdzi jego zręczność, siłę i mądrość. Każde z 3 zadań zostanie zlecone przez innego członka najwyższej rady i dopiero po wykonaniu wszystkich 3 kandydat będzie mógł złożyć przysięgę ognia i zbratać się z płomieniami. Wow. Taka jest wola Inosa i takoż się stanie. Najwyższa rada. What the fuck. No to żeśmy się dowiedzieli nieco o próbie ognia. Przy okazji jeszcze może Apollosowi dam klucz. Mnie się już nie przyda, ja tam tylko raz spadliłem. Jeśli chodzi o bibliotekę... Szczęściarzu, masz klucz do biblioteki, mimo że jesteś tu tak krótko. Wykorzystaj swoją szansę. Poczytaj dokładnie stare manuskrypty. Aha. Dobra. I teraz do pary dla nas powrót. Chcę się poddać próbie ognia. Co? Mówisz poważnie? Nalegam. Wyjątkowy z ciebie nowicjusz. W porządku. Jeśli mówisz poważnie, porozmawiaj z mistrzem Pyrokarem. O tak. No to idziemy. Do Pyrokara, Pyrek, witam cię, panie Pyrku, mistrzu Pyrku. Poddajcie mnie próbie ognia. A więc wiesz o... Chcesz przejść próbę ognia, tak? Tak, prawo ognia głosi, że... Znamy prawo ognia. Wiemy też, jak wielu nowicjuszy ginie podczas takiej próby. Lepiej dobrze przemyśl ja swoją prośbę. Ja już podjąłem decyzję. Podjąłem decyzję. Poddam się tej próbie. Jeśli naprawdę tego chcesz, najwyższa rada przychyli się do twojej prośby. Nalegam, by poddano mnie próbie ognia. Niech więc tak się stanie. Gdy będziesz gotów, każdy członek najwyższej rady zleci ci jedno zadanie, które musisz wypełnić. Niech Inos ulituje się nad twoją duszą. Dziękuję.
chce się zmierzyć z twoim zadaniem, mistrzu. Inos jeden wie, czy mu podołasz. Poddam cię tej samej próbie, którą przechodzą najlepsi z nowicjuszy. Będzie to próba magii. Jak zapewne wiesz, test ten może ukończyć pomyślnie tylko jeden nowicjusz. Rozumiem. Kim są moi rywale? W swej niezmierzonej mądrości Inos wskazał trzech nowicjuszy, którzy wraz z tobą zostaną poddani próbie. Są to Agon, Igaras i Ulf. Oni już rozpoczęli poszukiwania. O, fajnie, to oni już sobie idą. Ale dość tej rozmowy. Wysłuchaj słów próby. Idź za znakami Inosa i przynieś to, co wierzący znajduje za ścieżką. Będziesz potrzebował tego klucza. To wszystko, co mamy ci do powiedzenia. Dziękuję. Może teraz porozmawiam z innymi mistrzami. Mistrzu, jestem gotów poddać się próbie. Mówisz więc, że chcesz przejść próbę? Jedynie najodważniejszy z odważnych nowicjuszy może o nią prosić. Odwaga to jednak nie wszystko. Czy jesteś dostatecznie mądry, by przejść próbę? Czy jesteś dostatecznie silny, by stawić czoło przeciwnościom? Jeśli nie, zapłacisz za to własnym życiem. Posłuchaj więc, co cię czeka. W miejscu z kamienia szukaj tego, który się nie narodził. Znajdź tego, którego przywołano. Pokonaj tego, który nie może zostać pokonany. Zmierz się z żywą skałą. Walcz z nieśmiertelnym kamieniem i zniszcz go. Okej. Żywą skałą? A cóż to za stworzenie? Powiedziałem ci już wszystko. Może próba wydaje ci się zbyt trudna? Wkrótce przekonasz się, czym jest próba ognia. Nie odpowiem na więcej pytań. Dobra, stary pryku, idę jeszcze jednego się spytać o coś. Mistrzu, jestem gotów poddać się próbie. Nie dziwi mnie, że znasz stare prawo, ale ostrzegam, bierzesz na siebie wielki ciężar. Biorę. Zapamiętaj, że niecierpliwy umysł nie zdoła przetrwać próby ognia. Od dawna już nikt nie poddawał się próbie, zaś przeżył ją tylko jeden człowiek. Dobra! Był nim młody, ambitny nowicjusz Serpentes. Wiele lat po tym wydarzeniu został członkiem Najwyższej Rady. Super. Niedługo nie będzie jedynym, któremu udało się przejść próbę. Nie będę dłużej trzymał cię w niepewności. Zadanie, oto proszę. Twoje zadanie. Stwórz runę ognistej strzały. To już jest banalne. To wszystko. Niech Inos cię prowadzi. No to zajebiście. Idziemy najpierw zrobić ognistą strzałę. Hej, czy to prawda, że zażądałeś próby ognia? Tak, i zamierzam ją przejść. Dobrze, może będę w stanie ci pomóc. Mam tu bardzo przydatny zwój magiczny. Dziękuję. Zwój snu. Zainteresowany? Tak, owszem. Co za to chcesz? Każdy nowy mag ma prawo do jednego życzenia. Jeśli rzeczywiście uda ci się przejść próbę ognia, możesz sobie zażyczyć, aby pozwolono mi zostać w klasztorze. Dobrze, daj mi ten zwój. Powodzenia w czasie próby! Niech cię Inos prowadzi. Dziękuję. Dostałem zwój snu. Idziemy teraz zrobić ognistą strzałę. Hej! Tak dalej być nie może. Trzeba iść do biblioteki poczytać mniej więcej o tym. To jest pierwszy krąg. Dobra, ognista strzała, siark. Dobra. To trzeba u Goraksa kupić siarkę. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? A, poszli już sobie. Hoj, raki. Dobra, parę rzeczy. Siarka, dziękuję. A mam zwój ognistej strzały? Nie. Trzeba będzie kupić. Bo do runy też będzie to potrzebne. Dlatego już mamy... A w ogóle mam runę? Nie dostałem jej.
A to ci heca. A masz runę? Kurde. Oja. No to mamy mały problem. Kto jeszcze handlować może? Marduk. Krążą ostatnio różne plotki. Neoras. O kurde, zapomniałem, z kim jeszcze mogę handlować. Trzeba tak uważać pełnoprawnie. Na to, co się mówi. A jeszcze mogę z tym. No. Kurczę, zapomniałem. Dobra. Nie dostałem runy. Dlatego też pójdziemy z klasztoru i... A zaraz. Dostaliśmy przecież zwój snu. A ja sobie teraz przypomniałem co do tego kamienia, że można go pokonać takim dość ciekawym, potężnym artefaktem. Tylko musimy wykorzystać teraz to. Dlatego nakładamy czar snu. Tak, czar snu. I musimy jedną pewną osobę usypić. Wybaczcie, ale to sobie teraz akurat przypomniałem. O, proszę, mamy tu taki święty... Niech Inos będzie z tobą. Nie znam cię. Jesteś tu nowy? Tak, dopiero się do was przyłączyłem. W takim wypadku mam nadzieję, że prędko się tutaj zadomowisz. Daj mi znać, jeśli będę mógł ci w czymś pomóc. Dobra, nie chcę z tobą rozmawiać. Dobra. No to teraz mamy artefakt. I co? Psinki, pinki. Nie dacie rady. Tyle. Teraz to ja mam tego golema, to ja mogę w dupie pokonać. Takim ciemnej dupie, że normalnie na hita go pocisnę bezproblemowo. I jedziemy z koksem po golema. Ja akurat pamiętam też, gdzie jest golem. Ale nie wiem, czy ja w ogóle się dostanę tam, jeżeli będę miał na tyle możliwości i siły. Dobra, możemy już nałożyć ten młot. What the fuck? Obrażenia? Znak zapytania. Wymagana siła? Znak zapytania. Broń dwuręczna. Wartość niemożliwa do ustalenia. Czyli równie dobrze mogę ją sprzedać za złotówkę albo za milion. Zajebiście. Ale nieważne. To jest tak wartościowa broń, że... I ja ją bym zostawił i nie oddawał. Ja bym ją schował jeszcze. Ja bym im powiedział, że nie mam tego młotka, że on jest już mój. Ja jestem wybrańcem. Majne młote, nie wasze. Trochę mi odbiło, wiem, przepraszam, ale tak. To jest już mój młotek. Najlepiej jakbym go gdzieś schował, z dala od tych pyrków magów. Pyrek ognia, kurde. Dobra, jedziemy z koksuchem. Oj, znowu kogoś obraziłem, przepraszam. Nie chciałem, ale może obejrzę w końcu kolejny film. O jest, ale mi się wymyzgnęło. Tutaj tam martwa harpia. Dobra, teraz skręcamy sobie w tą stronę. O, grzybki pozbieram, halucynki się przydadzą. Okej, mogę iść dalej. Mam święty młot, czyli teraz mogę na hitę każdego cisnąć. No come on, bro. Ciul. Co? Ja myślałem, że na hita pociśnie. Ale byłem w błędzie. Dobra, ubijemy mięso z ścierwo jada, tak. Jebot. Możesz mi wylizać, kurde. O, mamy tego nowicjusza. O cholera, on widzi, że mam młot. O, zioł ziomek. Stało się. Inos wybrał mnie i wezmę udział w próbie magii. To dobrze. Ja też biorę w niej udział. Zażądałem próby ognia. Zażądałeś czego? Albo jesteś ulubieńcem Inosa,
albo kompletnym szaleńcem. Zrobiłem wiele szalonych rzeczy, więc tym razem może też mi się jakoś uda. Strzeże mnie Inos, zatem nie mogę przegrać. Ciebie strzeże twoja stara. Może moglibyśmy połączyć siły? Zapomnij o tym. Muszę wykonać moje zadanie sam. Tylko byś mi przeszkadzał. A, nie chcesz teamworku? Dobra. Widziałeś może Agona lub Ulfa? Rozdzieliliśmy się w gospodzie. Ja udałem się w stronę farm, a tamci poszli razem, ale nie wiem gdzie. No i ty wiesz. Znalazłeś już coś? Ponieważ i tak nie masz żadnych szans, mogę ci chyba udzielić pewnej wskazówki. No to dawaj. Nie masz co szukać w pobliżu farm. Tam nic nie ma. Aha, dobra, super wskazówka. Czy wiesz coś na temat żywej skały? Nie, czy to Serpentes dał ci to zadanie? Tak, dlaczego pytasz? Sądzę, że wiem, o co mu może chodzić. Nie byłbyś pierwszą osobą, która oblała ten test. Gdzie dokładnie mogę znaleźć żywą skałę? Idź tą ścieżką, po jakimś czasie dojdziesz do rzeki. Wskazówkę. Potem teren zacznie się wznosić. Idąc dalej, dojdziesz wreszcie do pasma gór. Żywa skała musi być gdzieś stary, tam. Stary, pomogłeś mi. Jeśli dojdziesz do mostu, będzie to oznaczało, że minąłeś właściwe miejsce. Aha. Jeśli uda ci się dojść tak daleko, aj, uwierz. To wszystko, co mogę ci powiedzieć. Przecież to w końcu twój test, nie mój. Dobra, spin dalej. I tak już mi pomogłeś. Powinienem cię jeszcze zabić na miejscu, ale nie będę tego robił. Dlatego jedziemy z koksem. Znowu cię obraziłem, ale nie miałem już co powiedzieć. Dlatego bunt w krz i jedziemy. Ale tu cichutko. Chociaż nie, za chwilę może się zrobić głośno. Tak głośno, że normalnie wezmę sobie łuk. O, wilczki do ubicia, proszę bardzo. Jeb. Jebut. Jebut. Ciul. No. Ja go nie trafiam, czy co? Kurde, padaj, sucze. Zmarnowałem pół życia na was. Świetnie. Nic tu nie ma. Co tu nic nie ma? O, jakaś kapliczka Inosa. Zobaczymy, co tutaj ma. Tekstura many, korzeń leczniczy. Super, jeszcze tutaj mięsko kopacza. A come on. O kurde. Się zeszło! Ciul! Jebot! Kurde, a! Zaraz mnie ubijecie. To nieuczciwe. To było nieuczciwe zagranie. Ale tak je ubiłem. Słabe łóżki. Słabe łóżki, Mateuszki. Mateuszki. No i kolejną miksturę wypiję. Miksturkę. Nie, krzewa sobie. Nie, krzewy już oddałem. Dlatego nie, jeszcze nie będę pił mikstury many. Idziemy sobie dalej, ale dostałem laga. I tak mnie wypchnęło bardziej do przodu. Postaram się wykonać przynajmniej część tych prób, a kolejną w następnym odcinku. Bo wszystkiego to ja raczej nie zdążę, a nie chcę nagrywać takich monotonnych pół godziny. O proszę, kolejne wilczki. Ciul, 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 dobra, padaj. Dobra, padło. Trzeba będzie trochę chyba strzałek kupić u Bospera, bo za niedługo się mogą pokończyć, a ja potem nic nie będę miał. Teraz tu, nie, myślałem, że to jakaś roślina, kamienna tablica się przyda. Dobra. Idziemy sobie dalej. Słyszę ścierwojady. O kurde. Według to mnie mogą ubić. To całkiem ostro.
Dobra, dam sobie radę. Dam sobie... O kurde. Proszę cię Boże, chcę przeżyć. Jest. Kurde. Z ledwością mi się to udało. Dobra, miksturkę wypijemy. A to może wszamiemy baronią kiełbaskę. Chłach, chłach, chłach. Już nie ma kiełbasek. Zeżarłem wszystkie. Dobra. O kurde. Co tu się stało? U licha. U licha. Co to było? Jakaś rzeźnia. I to całkiem porządna. To widać już, że tutaj naprawdę nawalali się. To tak ostro, że normalnie opisać się tego nie da. O, jakieś swoje. Pozbieramy to wszystko. Czemu by nie? To wszystko się może przydać kiedyś. O, skórzany mieszek. Świetnie. Zobaczmy, co to za zwoje. Kurde, nie wysłać mi SMS-ów. Że ja wszystko wiem. Spokojnie. Dobra, tu roślinki. Tu te sprawy, tu tamte sprawy. Dobra. No, kretoszczur. No, come on! Come on! O, walnął mnie już dwa razy. Dobra. Jeb, jeb. Dobra, poszło. Siadło. Kurde, ale jeszcze ja muszę stworzeń bić, zanim ja tam się dostanę. Kiełbasy trochę zjem. Dobra. Dobra, pozbieram te grzyby. Tam czekają gobliny, aż je spiorę ładnie. Dobra. Mam lodową strzelę? Mam. Aż dwie. Ognista, czekajcie. Okej, to może ubiję je magią. Kurde, zajęty jestem, panie! Nie dzwoń do mnie, kimkolwiek jesteś. Zajęty! Jestem I'm busy, bitch! Ech, mój kolega do mnie dzwoni, dlatego staram się nie odbierać. Okej, mimo tego, że słyszycie jakieś wibracje... Kurde, aż mam zamiar... Dobra... Super. Nie wiem nawet, ile czasu już minęło. No, już coś czuję, że za chwilę spotkam się z żywą skałą. Dlatego zaraz mu przypierniczymy. jakaś roślinka. Roślinki, przepraszam, poprawka. O kurde, wiecie co, ja może zapiszę lepiej. Bo coś czuję, że ta... O, już widzicie tam nawet żywą skałę? No, come on, mi bro, come on, come on, come on, come on. Boom headshot! O, nikt... On po prostu sobie odskoczył i padł. Zajebiście normalnie. I tak, tak chcę, żeby moi wrogowie padali. Na kolana, kurczę. Jedno machnięcie i tyle. O Boże. O, jakiś długi miecz. Long sword. Kwarcet. Jakiś kwarcet tu leży. Pierdowy. Nie, no to było pro, epickie, kurde. A tam jeszcze jakiś truposzek. O, myślałem, że to jakaś tablica. Dobra, idziemy sobie... Smoczy korzeń. What? W ogóle tu gdzieś była runa? Nie. A wiecie co, idziemy dalej. Kij z tym, będzie dłuższy odcinek, ale będzie ciekawszy. Dlatego idziemy dalej. I ubiłem już, mówię, ubiłem żywą skałę. Więc bijcie mi brawa i klękajcie narody. Słyszę jakieś stworzenie, ale nie wyczuwam, żeby tutaj gdzieś był w mojej okolicy, dlatego mogę iść dalej! I can go next to the adventures! Nie mogłem dokończyć, to musiałem coś powiedzieć prostego. Myślałem, że napotkam tu zagrożenie, ale... Czysto. Póki co. O! Kolejny nowicjusz. Hej! Nie zgadniesz, co się stało?
Zostałeś wybrańcem. Dokładnie. Właśnie miałem napić się zimnego piwa, kiedy zjawił się Daron i oznajmił, że zostałem wybrańcem. Super. Kto by pomyślał? Niezbadana jest wola i losa. Ty jesteś nowicjuszem. Co cię tu sprowadza? Super. Zażądałem próby ognia. Niemożliwe. Człowieku, nie brak ci odwagi. Czy to oznacza, że ty również poszukujesz tego, co wierny znajdzie na końcu ścieżki? Tak. Na to wygląda. I co, znalazłeś już coś? Cóż, śledziłem Agona, ale w pewnym momencie zniknął mi z oczu. Czekaj, co oni tam jeszcze mówili? Podążaj za znakami Inosa. Nie rozumiem tylko tej części o ścieżkach. Aha. Cóż więc mi pozostaje? Ciągle szukam. Okej. No to idziemy dalej. Znowu jedna z tych głupich bestii. Ty, ten nowic już ze mną chodzi. On mi tu może pomóc. Dlatego... Jedna bestia mniej. Chłech. A ty czemu za mną łazisz? Hej, czy ty mnie śledzisz? Nonsens. Zmierzam po prostu w tym samym kierunku. Aha, dobra. Dlatego jestem ci jeszcze w stanie zaufać. Krzaczorki. Znowu jedna z tych głupich bestii. Ten koleś chyba mnie na serio śledzi. Dobra, pomożemy mu. Ten cep mnie nie walnął. O chuj! Walnąłem w niego przypadkiem, co go przepraszam. O, jeden poszedł. O, ładnie. Jedna bestia mnie. Jest teamwork. Przestań mnie już w końcu śledzić. Przestań za mną łazić. Nie łażę za tobą. Ale proszę, jeśli to macie uspokoić, pójdę inną ścieżką. No. Odpieprzył się ode mnie. Wredny nowicjusz. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. Ja sobie sam dam radę. Przeszukam sobie tutaj te okolice. O, jakaś skrzyneczka. Bardzo droga. Z tego co ja zauważyłem już. Ścierwo. Za 2 złote. O, ale ładnie ciśnie ten młotek. Dobra, padło. Wszystko padło. A co mi tam będzie dłuższy odcinek? Przynajmniej skończę próbę ognia. Tak, skończymy próbę ognia. Coś czuję, że jestem coraz bliżej. A, nie, no gwiszcie sobie. Kurde, jeszcze ktoś mi sroczy. Kwoczy, nie wiem. Wszystko normalnie. 33 minuty prawie nagrywam. Cholera, muszę na 34. No i dobra, co z tego? Odcinek będzie dłuższy. Przynajmniej. Dobra. Ja i tak już idziemy z koksem. Kolejny. Ścierwojad. Ja go tu wykończę. Znokautuję, o proszę, już poszło. A może sobie wypiję miksturkę. Bądź nie bądź, lubię miksturki. Są smaczne. Tylko nie wiem, jakie one dają efekt działania. No to tak czy inaczej zafunduję jutro wam pełną akcję w Gothicu, więc nie macie się czego obawiać, niczego wam tu nie zabraknie jutro. I GTA 4 też będzie, więc... O kurde. Tym razem to już są 2 ścierwa. Kurde. Kurde, one mnie zadziobią na śmierć. Dobra, nie! To się już wymyka spod kontroli. Wypieprzam stąd. Może to sobie wskoczę. A, teraz tam możecie mi sobie cmoknąć. Teraz możecie mnie cmoknąć, powiedziałem.
głupie ścierwo. A wiecie co, może ja się nawet zdrowię. Ale spryciule. Raz. O kurde! Wio mi stąd! Jaki frajer sprytny. O, tu jeszcze. Chodź tu! Come on! Come on! Jaka akcja się tu dzieje? O, come on! Come on! Zapraszam! Dobra, poszło. Kurde. Ścierwojady by mnie zagryzły kompletnie na śmierć. Ale udało mi się. I dzięki Bogu, że żyję jeszcze na tym przeklętym świecie. No już bym naprawdę... No nie przeżyłbym tego nokautu. Krwiopijca, chciałem powiedzieć ścierwojady. A, jedna. Dobra, uważam na ich jad. Żądło właściwie. Żeby mnie nie zagryzło. Kurde. A! No dobra, jedno poszło. Dobra, drugie też poszło. No i kolejną miksturę trzeba wypić. Dla zdrowia. Nie, tam są kolejne. O, proszę, 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 proszę. Dobra, stawię czoło kolejnym. O, już jedno poszło. No, padaj, padaj! Ciul. Słyszę jakieś dziwne odgłosy. No, padniesz, mucho. Zakuta. O, padło. Nic tu nie ma. Ale dobrze, przepadło. No, założę sobie tą bryłę lodu. Znaczy, no jak ona pociśnie. Zjem sobie chwasta. W ogóle ile many wymaga? Wymaga na mana 5. O, to spokojnie. Czekaj. Tam jest jakiś ognik, a tam mamy topielca, więc bardziej na topielca się zalecę. Dobra, dobra, dobra. Teraz spieprzamy mu, spieprzamy. Nie goni nas? Okej. Okay. Heh. Dzięki Bogu. Dobra. I coś czuję, że już jesteśmy na miejscu. Tak. To miejsce mi się nie podoba. Zbytnio tylko. Muszę coś zjeść na uspokojenie. Dobra. Muszę się przygotować na najgorsze. W sumie. Idziemy w tą... Nie. Nie w tą stronę, chyba w drugą. Bardziej. O, tutaj. Bo tam coś mi się nie podobało po prostu. O, proszę. Jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. O, proszę. Jakiś nowicjusz. O jakim imieniu? Nie przesłyszałem się? Agon? Ty? Przykro mi bardzo, ale muszę się doprowadzić do snu. Tak będzie najlepiej. To będzie najlepsza możliwa forma. A, za daleko. Okej, dzięki za runę. Runę, tak, runę. Ja już sobie mogę iść. Dzięki, stary. Ja już przeszedłem próbę ognia. I co, skrycz byku? Myślałeś, że mnie ubijesz? Myślałeś, że mnie zabijesz? Byłeś w wielkim błędzie, zakuta pało. Sorki, że tak musiałem się wyżyć na nim, ale normalnie to było proepickie. Jedziemy do klasztoru. Okej.
Albo wiecie co, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I żegnam się tutaj z wami. Z tej strony był Skorpio. No i myślę, że już tak oficjalnie przeszedłem próbę ognia, bo dostałem to, czego szukałem. Trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka.